nami pan prezydent Grzelak. Jest również od strony organizatorów spółka SUES, czyli pan Bogusz, pan Michał Dzioba, zakład utylizacyjny. Z nami również pan tak jest, Wydział Rozwoju Społecznego. I pani Barbara Gizdała, która jest dyrektorem tej spółki. Chciałbym podziękować za po pierwsze organizację dzisiejszego spotkania, ale przede wszystkim za to, że szkoła angażuje się w program. Program, który jest dla nas niezwykle ważny. A dlaczego jest ważny? Dlatego, że wszyscy wiemy, że trzeba segregować. I to akurat wydaje mi się, że jak zapytamy, każdy tutaj na korytarzu szkolnym odpowie, że trzeba segregować. I też dzieci często powiedzą nam, w jaki sposób segregować. Witam serdecznie. To jest druga edycja. Rozrosła nam się. Pozyskaliśmy partnera i tą edycję realizujemy razem ze spółką SUES. Razem jesteśmy odpowiedzialni za odpady i właściwe zagospodarowanie z terenu Gdańska. W 100% się wpisuje w to, co grupa SUES szerzy na całym świecie, czyli tak naprawdę zasady zrównoważonego rozwoju. Szanowni Państwo, spotykamy się w placówce, która zwyciężyła poprzednią edycję. Proszę Państwa, to pokazuje też, jak wiele aspektów ma ten program, dlaczego jest tak wartościowy. Po pierwsze, mówiliśmy dzisiaj o edukacji, mówiliśmy o podnoszeniu świadomości. Placówek, które w tej edycji wezmą udział, jest kilkanaście i łącznie liczba uczniów, która w tych placówkach pobiera naukę każdego dnia, to ponad 4,5 tysiąca. Do tej edycji zgłosiło się 9 placówek szkolnych i mamy 9 projektów, zapraszam tutaj na moment, 9 projektów, które będą w tej chwili rywalizowały ze sobą o co. Tak naprawdę nagrodą finansowej do wygrania dla placówki, która osiągnie najlepszy wynik, jest 40 tysięcy nasze dzieci i my razem z nimi. Mamy do wyboru 9 misji, które musimy wypełnić, żeby uzbierać punkty dla danej placówki, na datek. Oczywiście wszystko z super sorterem. Przykładowe misje, które mają do wykonania, mamy my do wykonania, nasze dzieci, wspólnie z dziećmi, czyli właściwa segregacja, sortyrownie, kompostowanie, dlaczego warto segregować odpady, pojemnik na bio, odpady przemysłowe, odpady resztkowe, hierarchia postępowania w sposób. Sukces. Nasz projekt, obserwujemy pogodę, czyli zakładamy szkolny ogródek meteorologiczny, zajął pierwsze miejsce w konkursie Planety Odzysku. Na realizację tego projektu, naszych marzeń, mieliśmy 50 tysięcy. Środki finansowe bardzo duże. Przeznaczyliśmy je na zakup tablicy multimedialnej, ale przede wszystkim na drewnianą altanę z wyposażeniem, do której pod koniec spotkania możemy przejść. Również na automatyczną stację meteorologiczną, również na przenośne przyrządy elektroniczne i różnorodne pomoce dydaktyczne, jak globusy, jak tellurium, jak modele skał tektonicznych, jak zestawy różnych kamieni, minerałów i również gier dydaktycznych. Powiem tak, uzupełnieniem tego ogródka meteorologicznego jest mini ogródek dendrologiczny. Również ptasi zakątek. Wiosną ruszy z uprawą pole roślin uprawnych dla najmłodszych.